Ojej, jeszcze to... VAT? 22%? Czy 7? Niech to, no gdzie ta faktura? Kochanie! Słucham cię, słońce. Gdzie położyłem teczkę z fakturami za remont? Powinna być w sekretarzyku. No tak, no tak. Już mi się wszystko plącze. Te podatki... podatki... Napij się herbaty. Chyba musisz się uspokoić. Chyba tak. Ja już całkiem tracę głowę. Do diaska z tymi podatkami! A nie możesz się tym zająć później? No właśnie nie mogę. VAT, PIT, jeszcze ta akcyza. Czym ty się zająłeś? Miałeś się zajmować podatkami, a słyszę... To wszystko podatki, wszystko, widzisz? Podatki chyba były zawsze. Podatek to przymusowe, obowiązkowe świadczenie na rzecz władz. I wyobraź sobie, że nie wynika z tego bezpośrednio otrzymywanie czegokolwiek. Kiedyś płacono podatki w naturze, na przykład oddawano zboże czy inne dobra, a teraz płaci się pieniędzmi. A na co władzą te pieniądze? Władza, państwo finansuje z podatków swoje wydatki. Na obronę państwa, na administrację, na służbę zdrowia. Bez podatków państwo nie może funkcjonować. A co to ten VAT? Tak mówiłeś? Tak, no widzisz, podatki dzielą się na... Poczekaj. Chodź tu do mnie, narysuję ci to. Albo nie, muszę jeszcze popracować. Eugeniuszu! Eugeniuszu! Słucham. Mam do ciebie wielką prośbę. Możesz wytłumaczyć mojej żonie, co to są podatki? Oczywiście. Podatki dzielimy na pośrednie i bezpośrednie. Podatki bezpośrednie są nakładane bezpośrednio na osoby. Należą do nich podatek od dochodów przedsiębiorstw, podatek od spadków i darowizn, podatek od dochodów osobistych. Podatki pośrednie są nakładane na transakcje, a więc płacimy je pośrednio. Takimi podatkami są VAT i akcyza. I powiem jeszcze, że podatki można też podzielić na progresywny i liniowy. Liniowy to taki, kiedy wszyscy płacą taki sam procent swoich dochodów, a progresywny rośnie wraz z dochodami. Podatek wylicza się według tzw. progów podatkowych. Najmniej zarabiający płacą mniejszy procent od swoich dochodów. Lepiej zarabiający płacą wyższy procent od kwoty zarobków mieszczących się w kolejnych progach podatkowych. Rozumiem. To sporo tych podatków. A nie da się ich uniknąć? Nie da się, niestety. Właściwie każdy płaci podatki. Kiedy zarabiasz, płacisz podatek dochodowy. Kiedy kupujesz coś, też płacisz podatek. Na przykład podatek od wartości dodanej zwany VAT-em. Jest on nakładany na każdą transakcję sprzedaży, produkcji czy dystrybucji. Jest on zawarty w cenie prawie każdego produktu. Płaci się też akcyzę. Ten podatek także doliczany jest do ceny towarów, na przykład do ceny paliwa. Ojej, sporo tych podatków. Niestety, i nie można od nich uciec. Wiesz, to sprawiedliwe, że wszyscy płacą podatki. No jasne. Każdy musi się dołożyć do wydatków naszego państwa. Podatki powinny być sprawiedliwe. Najlepiej też, jeśli są proste. Wtedy łatwo się je nalicza i nie trzeba być ekonomistą, by wiedzieć, ile trzeba zapłacić. Ważne też jest, żeby system podatkowy był neutralny. Aha. A co to znaczy? Znaczy to tyle, że neutralny system podatkowy nie preferuje jednych dziedzin gospodarki kosztem innych. Gospodarki? Oczywiście. Pamiętaj, że podatki płacą nie tylko obywatele, ale także przedsiębiorstwa. Podatki to bardzo ważny instrument w rękach państwa. Kiedy podatki są zbyt wysokie, przedsiębiorcom może nie opłacać się produkcja. Przeniosą wtedy swoje fabryki tam, gdzie zapłacą mniej. A gospodarka państwa na tym straci. Kiedy obywatele są obciążeni zbyt wysokimi podatkami, to bardzo często starają się unikać ich płacenia, ukrywając część dochodów, pracując na czarno. W każdym państwie funkcjonuje wiele podatków. Wszystkie one tworzą system podatkowy. Od niego bardzo wiele zależy. Czyli kiedy ludzie płacą wysokie podatki,
to państwo ma więcej pieniędzy, a ludzie mniej. I na odwrót, tak? Nie jest to takie proste. Kiedy podatki są za wysokie, gospodarka rozwija się znacznie wolniej. Mniej się produkuje, rozwija się szara strefa i wpływy z podatków też nie są wysokie. Teraz rozumiem. Jeżeli ja i mój mąż jesteśmy państwem, no w końcu wszyscy do nas mówią proszę państwa, to musimy o swoje państwo dbać. To ja chcę powiedzieć, że dziś już wyprałam, wyprasowałam, ugotowałam ci też obiad. O herbacie nie wspomnę. Poproszę zatem podatek na utrzymanie naszego państwa. W tym miesiącu to będzie 400 moników. Ale przecież tłumaczył ci. To nie jest tak. Przecież zarobione pieniądze przynoszę. Podatek to coś zupełnie innego. No kochanie, nie sądzisz chyba, że... No przecież żartowałam. Ale 300 mońków i tak poproszę, bo jutro muszę zrobić zakupy i opłatę za gaz.